Siemaneczko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dziś zajmiemy się edycją specjalną, kolekcjonerską, dodatku do Wiedźmina 3. Jest to Wiedźmin 3 Krew i Wino. Pierwszym unboxingiem jaki był na kanale był unboxing tej oto dodatku Serca z Kamienia. Dziś zrobimy sobie unboxing dodatku drugiego. Widzicie, mam tutaj folię. Ja sobie ją zdejmę tak, żeby niczego nie uszkodzić. Oczywiście. Folia jak folia. I do rozerwania. Tak. Mam tam z tej perspektywy. Staram się tak, żeby być gdzieś tam, w moje ręce, żeby gdzieś były w obiektywie. Ta-da! Ściągamy to pudełeczko i mamy tutaj bardzo ładnie wykonane znowu, tak jak w tej tutaj części, tylko że tutaj jest na czerwono, a tutaj mamy na niebiesko. To jest Serca z Kamienia, to jest Krew i Wino. No i co? Otwieramy. Ta-da! Tutaj mamy kodzik. Ja sobie go w sumie zużyłem, więc kto zauważył, to może sobie próbować. Zasady do gry. Winta. Tutaj mamy jakiś opis, nie wiem co to. No i to, na co czekałem. Bardzo pięknie zapakowane karty. Z tej kolekcji. Talia Królestwa Północy, moja ulubiona. Italia Nilfgaardu. Ja sobie je ładnie rozpakuję i za chwileczkę zobaczycie, jak te karty wyglądają. Ok, mamy tutaj pierwsze talie Nilfgaardu. Miałem sobie ją otworzyć, ale otworzę ją teraz. Tak pomyślałem, że jak w pierwszym unboxingu tak było, także musi być też teraz, że te karty ja otwieram po prostu tak przy was, żeby nie było jakichkolwiek numer papierosów gdzieś tam rzucę sobie. Ok, zaczynamy. A zacznijmy sobie tak. No to lecimy. Alberich, Arise van Anahit. Ładne te karty są w ogóle wykonane. O, karta bohatera Avalach, ale Avalach jest w każdej talii, bo to jest karta taka neutralna. Tutaj mamy te wszystkie Częsące mruzy, Nilfgaardzki łucznik, kolejny Nilfgaardzki łucznik. Ładnie te karty są tutaj wykonane, bardzo ładnie, bardzo mi się podobają. Aczkolwiek, dlaczego zostawiłem talię Królestwa Północy Cyrilla? Też jest w każdej talii. Ale takie same, wszystkie rogi dowódcy są karty jednorazowe. Cynthia, przepraszam. Jaskier, manekiny do ćwiczeń. Ta karta też się powtarza w każdej talii. Jest wsparcie łuczników. Fingilla Vigo. Oczywiście Geralt, ale jego przedstawiać nie trzeba. Staram się to trzymać tak, żeby nie było za blisko. Kolejne karty. Brygada Impera. O, Leto z Gulety. Kolejna karta to Menokehorn. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. Morteisen. Morvran Vorhis. Kawaleria Nuzica. Nauzica, przepraszam. Kurde, tak ciężko tutaj się to czyta. Strasznie trudne te kurcze nazwy tutaj są. Staram się wam tak ładnie przelecieć przez te karty, żebyście wszystkie w miarę tak zobaczyli. O, bardzo dużo lubię tych kart. Są naprawdę fajne, ponieważ dużo pomagają.
Tibor Egebracht. Ja nie mogę. Ale te tutaj nazwiska strasznie łamią język. Kolejny z takim okiem. Jest i... jak ona się to nazywała? Ukochana Yennefer. O! Bydle siły zbrojne. Bydlęce siły zbrojne. O kurcze, krowy. Tutaj patrzcie. Jakiś nowy dodatek do kart. No i karty bohatera, tak można to nazwać. Znaczy nie bohatera, tylko przywódcy? Nie. To się inaczej nazywało. Widzicie, dawno się nie grało w Wiedźmina, to się nie pamięta. Dobrze, przejdziemy sobie do talii mojej ulubionej, czyli talia Królestwa Północy. Igła. Idzie to powoli, powoli. Kurczę. Zapakowane. Jakieś tam te papierczki sobie wywalę. Osobiście tak wam powiem. Ciężko się to otwiera. Ale karty. A kurczę, te najbardziej mi się podobają chyba. W ogóle uwielbiam grać kartami Królestwa Północy. To moja ulubiona talia. Tyle na nie czekałem. Jest na początek sam Avalach. Balista, balista. Karty, które już widzieliśmy, tak. Chciałem podnieść balisty, tu jest bardzo dużo balisty i to mnie cieszy. Uwielbiałem tutaj balistami grać, szczególnie w grze. Rębacze Screenfrit. Zarąbiście. Się reprezentuje z Deadmold, oczywiście. O! Te karty z tym serduszkiem są super. Esterad Thyssen. Geralt jest oczywiście na niebieskiej karcie. Jan Natalis. Haha, pamiętamy wszystkich z gier. Filippa Eilhart. Ta ślepa. Ślepa. Czarownica. Której. Radowid kazał wydłubać oczy. Kto nie grał w Wiedźmina, to polecam. Vernon Roche. Wes. Przyjaciele Geralta. Krowy znowu. O, tutaj tablica do punktowa. No i Foltest. Kolejna karta Foltesta. To są karty dowódców. Sobie przypomniałem, o, dowódcy to byli. Moi drodzy, ja zaraz jeszcze wyciągnę resztę, pokażę wam, jak te talie, talia się pięknie prezentuje. A ja mam nadzieję, że wam się spodobał ten, patrzcie, to jeszcze tą oprawkę, ja mam nadzieję, że wam się spodobał ten mały unboxing tych kart. Zaraz jeszcze będziecie mieli, no, spogląd na tył tych kart, wszystkich czterech talii, no i na rozłożę je na stolik i zobaczycie, jak to wszystko mniej więcej wyglądało. Ja wam zrobię screeny, a tymczasem chciałem się z wami pożegnać jeszcze raz. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, kciuka w górę. O! Pamiętajcie także, żeby napisać komentarz, czy podobają wam się karty. I możecie też na Facebooku wysłać mi zdjęcie tych kart, albo jakoś tak wkleić w poście. No i co? Subskrybujcie kanał, ja mam nadzieję, że kanał nadal będzie się rozwijał. Link do pierwszego unboxingu zostaje wam w opisie, był bardzo amatorski, bo nagrywałem go telefonem. I to jeszcze jak nie miałem w ogóle prawie widzów. Także warto też na niego spojrzeć. A ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!